Witam. Dzisiaj chcę pokazać, w jaki sposób pracuję zdalnie. Moim głównym narzędziem do pracy zdalnej jest Padlet. Ten, który tutaj widać, to jest Padlet, na którym zamieszczam wszystkie potrzebne do pracy z dziećmi materiały. Są to filmy, są to pliki w PDF-ie, są to różne teksty, są polecenia. Są propozycje różnych zadań i plastycznych, i technicznych. Wszystkie edukacje są tutaj pokazane. Mało tego, uczniowie nie muszą się spieszyć, bo mogą zerkać do tych zadań z tyłu. Jeśli czegoś nie zdążyli wykonać, to mogą do nich wrócić. I teraz pokażę, w jaki sposób dodaje się tutaj materiały. Klikam tutaj w to miejsce. Mogę tutaj zapisać temat tego postu, mogę zapisać jakąś informację, mogę dodać jakiś plik, który potrzebuję. Tu akurat się pokazują te, które już są załączone, ale ze swoich dokumentów, które mam, ze swoich obrazów klikam. Mogę załączyć jakąś stronę czy jakiś swój film do opublikowania. Można tutaj też nagrywać. Tutaj też mamy rozbudowaną taką część. Można nagrać film czy plik MP3 i można też dodać kolejny Padlet. I właśnie teraz przejdę do tej części. Ja właśnie tutaj dodałam Padlet dla uczniów. Okazało się to być dobrym pomysłem, ponieważ ten Padlet został dodany wczoraj i dzieci już bardzo się zainteresowały pracą na tym Padlecie. Teraz on się ładuje przez chwilę. I proszę zobaczyć. Jest to Padlet, który ma tytuł Kontynenty. W tej chwili pracujemy właśnie na temat. Pracujemy w tematyce kontynentów. I tutaj zamieściłam prezentację, którą dzieciom pokazywałam wcześniej, ale już dałam propozycję wykonania zwierząt afrykańskich, ponieważ zaczęliśmy tematykę afrykańską. Oczywiście dzieciom się ten temat spodobał i pojawiły się tutaj zwierzęta różne, bo i prace wykonane przez dzieci, i zdjęcia, ale też już pojawiły się na przykład takie przygotowane informacje z internetu, czy jakieś inne zdjęcia, które dzieci gdzieś tam wyszukały. Muszą sprawdzać, skąd pochodzą te zwierzątka, ale też właśnie już pokazują, jakie wykonali samodzielnie prace. Za chwilę pewnie pojawią się inne materiały. Prosiłam, żeby dzieci samodzielnie też pisały teksty. Tutaj zamieściłam im informacje, co mogą tutaj dodawać, czyli mogą to być zarówno zdjęcia prac, jak i ciekawostek, może być jakiś ciekawy film, ale też napisane na przykład w zeszycie informacje o wybranym kontynencie. Okazuje się, że dzieci nie lubią monotonii, natomiast wszystko, co jest nowe i okazało się, że to jest specjalnie dla nich Padlet, to bardzo szybko zaczęły tutaj działać. Czasami trzeba długo czekać na jakąś pracę, a tutaj naprawdę bardzo szybko, nawet jeszcze nie minął cały dzień od opublikowania tego Padletu. W jaki sposób tworzyć taki Padlet? Teraz pokażę. Tu jest taka zakładka Padlet, czyli taka główna strona. I tutaj mam swój Padlet dla klasy, a tutaj Padlet kontynenty. Ja teraz nacisnę zrób Padlet. Oczywiście trzeba się tutaj zarejestrować na tę stronę, a potem to już idzie bardzo szybko. Zrób Padlet. I teraz tutaj są bardzo różne szablony. I z tych szablonów możemy wybierać, który Wam odpowiada. Ja wybrałam ten półka, dlatego, bo mój główny Padlet też jest w ten sam sposób zrobiony i dla dzieci jest to już znane. I zrobiłam taki sam, ale oczywiście można wybrać inny. Zobaczmy sobie tutaj taki Padlet
płótno, taki szablon. I już nam się uruchamia ten padlet. Oczywiście, że tutaj tło zaraz będziemy zmieniać, nazwę, wszystko pozmieniamy. Zapiszemy sobie też kontynenty. Dla odróżnienia zrobimy tu dwójkę, że to nie jest ten sam. Tutaj zmieniam właśnie tapetę, bo to jest istotne. Mogę wybrać tutaj, ja wybrałam, mój padlet ma taki wzór właśnie z tych gotowych. O, to jest ten. Ale żeby teraz pokazać, to ja dodam własny. Oczywiście też zaczerpnięty tutaj ze strony takiej darmowej. I już szukam sobie, o. I to będzie taka strona. Mamy już tapetę. Tutaj możemy też dodać jakiś opis, jeżeli będziemy chcieli, dla kogo to jest przeznaczone. My na razie usuniemy, ale teraz już robimy dalej i start. Mamy już gotową tapetę i tu już mamy guziczek. Tutaj już nie mamy takich kolumn jak u mnie, tylko wpisujemy sobie na przykład Europa. Załączymy tutaj jakąś ilustrację. No, dzieci robiły dużo o zwierzątkach, to my sobie zróbmy tutaj coś innego. Na przykład budowlę, bo my za chwilę też będziemy się tym zajmować. A widzę, że tutaj jeszcze muszę poprawić, bo nazwa Europa się źle zapisała. Tak. Możemy tutaj dopisać jeszcze, że to jest Francja. Kliknę poza obszarem, to już nam się to ładnie ułożyło i sobie gdzieś tutaj to przyczepiam. Bierzemy następny post. Tym razem napiszemy Afryka. Edytuj, bo jeszcze nie skończyłam. I poszukamy tym razem też jakiejś budowli. Jeżeli Afryka, to na przykład mogą być piramidy. I wpisuję sobie tutaj jeszcze na przykład Egipt. Mogę jeszcze dodać piramidy. To muszę sobie troszkę przesunąć tutaj wyżej na przykład. A to tu. Jeśli będziemy dodawać ilustracje, ten obraz będzie nam się zakrywał oczywiście. Gdyby nie było ilustracji, te napisy będą lepiej widoczne razem z mapą. Natomiast jeżeli będzie ich dużo, to ta mapa już no nie będzie taka, nie będzie spełniała tej funkcji, tylko po prostu będzie tłem. Możemy dodawać ile chcemy, możemy potem zmienić sobie, jak stwierdzimy, że nam nie pasuje ten wzór, to możemy zmienić format na jakiś inny i poszukać sobie tutaj innego formatu, który nam odpowiada i ułożyć to według własnego pomysłu. I oczywiście możemy tworzyć kolejne te padlety. I wracamy teraz tutaj na stronę. Teraz już mam trzy padlety. Mogę stworzyć kolejny na jakiś inny temat. Myślę, że dla dzieci w momencie, kiedy one już są zmęczone tą pracą zdalną, tworzenie czegoś nowego może dać im nową motywację, takie większe zaangażowanie do pracy i pozwoli lepiej wykorzystać ich umiejętności, zaangażowanie i będzie to na pewno z pożytkiem dla nas wszystkich.